przez chwilę jestem tu z manekinem. Za chwilę pojawią się prawdziwi mężczyźni. Dziś w roli głównej męskie stylizacje. Mam na imię Szymon, mam 24 lata i za 3 tygodnie odbędzie się mój ślub. Mam na imię Max, mam 22 lata i będę świadkiem na ślubie mojego najlepszego kumpla Szymona. Z Szymonem znam się od podstawówki. Pamiętam, że od zawsze uganiał się za dziewczynami, chociaż chyba teraz w końcu znalazł tę jedyną. No miłość od pierwszego wejrzenia. Do salonu przyszedłem z moim przyjacielem Maxem po to, żeby dobrze mi doradził. Szymon ma dobry gust, jednak ślub to najważniejszy dzień w jego życiu, więc myślę, że warto by było, żebym pomógł podjąć decyzję. To jest tak, że jak tutaj do Concept Store wchodzą kobiety, to piszczą, krzyczą, są zadowolone, chciałyby wszystko przymierzyć i wszystko im się podoba. A panowie, no jak to panowie, są trochę zagubieni i chyba chcieliby po prostu jedną rzecz przymierzyć, dobrze w niej wyglądać i uciekać. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Izabela, bardzo mi miło. Powiedzcie proszę, co was do mnie sprowadza? Wybór garniturów. Na ślub. Na ślub? Tak. Okej, czyli bardzo poważna okazja. Zgadza się. Kto jest panem młodym? Ja. Ja jestem świadkiem. No dobrze, czyli rozumiem, że szukamy dziś dwóch stylizacji. Tak. Okej. No więc słuchajcie, u nas są dwie opcje, jeżeli chodzi o modę męską. Mamy gotowe garnitury, które można zakupić praktycznie prosto z wieszaka. To są garnitury bardzo różnych firm, które oczywiście tutaj na miejscu dopasowujemy do was. Ale mamy też drugą opcję, opcję szycia na miarę, która jest bardzo interesująca, więc może opowiemy wam o niej trochę więcej i wtedy podejmiecie decyzję, w którym kierunku idziemy. Taka usługa daje nam możliwość absolutnej personalizacji i doskonałego krawiectwa, które jest w stanie podkreślić wszystkie atuty sylwetki i zatuszować ewentualne mankamenty. To najwyższy poziom elegancji. No i ja bardzo zachęcam mężczyzn do skorzystania z tej wyjątkowej usługi tu u nas. Ja zaproszę może mojego eksperta do spraw mody męskiej, on wam więcej o tym powie, dobra? Byłoby super. Artur, mogę cię prosić? Cześć, dzień dobry. Cześć. Artur wie wszystko a propos szycia na miarę. Wprowadź trochę chłopaków w to, jak wygląda ten proces cały. Takie rozwiązanie daje nam mnóstwo możliwości, a przede wszystkim gwarantuje idealne dopasowanie kroju do danej sylwetki. No chciałbym mieć coś uszytego na miarę. Brzmi to nadzwyczaj ekskluzywnie. I tak naprawdę wybierając szycie na miarę nie musicie iść na żadne kompromisy, bo to może być absolutnie garnitur waszych marzeń. Jak wyglądają te pierwsze przymiarki? Jakie decyzje panowie muszą podjąć w sprawie takiego garnituru? Cały proces szycia garnituru na miarę rozpoczynamy od setu pomiarowego. Jest on naszą bazą, gdzie ustalamy sobie szerokość klap, wysokość guzików. Jest opcja pełnej personalizacji na zasadzie wyboru podszewki, nawet wyszycia inicjałów. Garnitur szyty na miarę sprawdzi się świetnie w przypadku nietypowych sylwetek. Na przykład, gdy pan ma szerokie ramiona, większy brzuch, czy też długie ręce. No dobrze, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby wybrać tkaninę, z której ten garnitur jest wykonany. No i tutaj zobaczcie, macie jak najbardziej spory wybór. Pracujemy na tkaninach włoskich, mamy szeroką gamę kolorystyczną, wzory, printy, także jest pełna dowolność. No to jest super. Widzę, że chłopcy jednak idą w taki klasyczny granatowy kolor. Zawsze bezpieczna opcja i ponadczasowa. Ceny garniturów szytych na miarę zaczynają się od kwoty 2500, natomiast finalna cena produktu uzależniona jest od wyboru tkaniny. Powiedzcie proszę jeszcze, ile mamy czasu do ślubu? 3 tygodnie. No niedużo czasu. Tak dużo i niedużo, ale jeżeli chodzi o szycie na miarę, to niedużo. Niedużo, ponieważ na uszycie garnituru na miarę potrzebujemy od 5 do 6 tygodni. Czyli ta opcja nam się pewnie nie uda, więc musimy tutaj jednak posiłkować się gotowymi garniturami. Ale mamy spory wybór, więc mam nadzieję, że dobierzemy coś do waszych sylwetek. Powiedzcie jeszcze na końcu, jaki macie budżet. 3000. No 3000. Na dwóch? Na osobę. Na osobę?
No dobra, to możemy szaleć, Artur. Dobra, słuchajcie, na pewno zmieścimy się w tym budżecie. Przymierzycie różne opcje stylistyczne, ale też cenowe, okej? Okay? No pewnie. No to zapraszam, chodźcie. Idziemy, chodź. Podczas ślubu widziałam naprawdę straszne rzeczy. Błyszczące tkaniny, zbyt długie bądź zbyt krótkie spodnie, zbyt ciasne w kroku, za małe koszule, które praktycznie rozrywały się na brzuchu. No i oczywiście za duże marynarki w ramionach, za długie rękawy, za długie krawaty. No tych błędów popełnianych przez mężczyzn jest naprawdę masa, masa, masa. I elementów, na które należy zwrócić uwagę, jest wiele. Dlatego należy czerpać wiedzę od specjalistów. Jako pierwszy swoje stylizacje będzie mierzył pan młody, bo stylizacja świadka musi pasować do tego, na co zdecyduje się Szymon. No jasne. Szymon, powiedz mi jeszcze proszę, w jakim stylu jest wasze wesele, żebym wiedziała, jakie garnitury ci proponować. To będzie takie bardzo eleganckie wesele w pałacyku. Wiesz coś o sukni panny młodej? Wiem, że to na pewno będzie księżniczka. Aha, okej, okay. Czyli mamy już jakiś taki obraz tego. No dobrze, super. Tutaj u mnie na miejscu możemy wystylizować całą parę do ślubu bez tego elementu, że oni się zobaczą. Czyli jeżeli panna młoda chce zachować swoją suknię ślubną do końca w tajemnicy, to my wiedząc, na jaką suknię się zdecydowała, idealnie dobierzemy stylizację dla mężczyzny. A jeżeli suknia nie jest sekretem, to para może po prostu stanąć obok siebie i sprawdzać, w których stylizacjach najlepiej ze sobą wyglądają. Szymon, teraz musimy zdjąć z ciebie miarę, żeby proponować ci jak najlepiej dopasowane garnitury. Poproszę moją krawcową. Pani Sylwio, mogę prosić? A ty Max sobie usiądź, zrelaksuj się, bo musisz chwilę jeszcze poczekać na swoją chwilę, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Sylwio, to jest nasz pan młody, trzeba go teraz zmierzyć, bardzo proszę. Ile ma pan wzrostu? 1,92. Wysoki chłopak. Proszę patrzeć ręce, tak. Obwód klatki piersiowej. Następnie mierzymy obwód talii i te trzy wymiary powinny nam wystarczyć. No dobrze, pani Sylwia już wszystko ma w głowie, wie jakiego rozmiaru szukamy, to zapraszam cię, chodź z nami, przymierzysz pierwszy set. Bardzo. Zdjęcie miary z mężczyzny polega na tym, aby zdjąć obwód klatki piersiowej, obwód talii i musi nam podać swój wzrost. Oprócz tego długość spodni zaznaczamy już na pierwszej miarze. Musimy zwrócić uwagę na krój spodni ze względu na to, że panowie różnią się budową od pań i musimy jedną nogawkę mieć szerszą. Przeważnie jest to prawa nogawka. Zobacz Max, przyjaciela w pierwszej odsłonie. Słuchajcie, co my tutaj mamy? Mamy najbardziej chyba klasyczną i elegancką opcję, czyli czarny smoking. Pomijając już tak bardzo wyszukane stylizacje jak surdut czy frak, trzeba przyznać, że smoking jest najwyżej, jeżeli chodzi o poziom elegancji. Jak dla mnie jest naprawdę bardzo dobrze. No nie spodziewałem się. A czy ty wcześniej kiedyś mierzyłeś w ogóle smoking? Nie, jeszcze nie, to jest pierwszy raz i są pozytywne odczucia. Do smokingu zakładamy zawsze koszulę na spinki, skrytą plisą, charakteryzuje się ona ukrytą linią guzików. Czy ty myślałeś aż o tak eleganckiej stylizacji, czy nie? Czy właśnie to jest to? Bardzo dobra droga. Aha. Jesteś pozytywnie zaskoczony. Tak, jestem pozytywnie zaskoczony. On jest zawsze taki powściągliwy w opiniach? Stary, nie ma co myśleć. Szymon nie reaguje. Szymon jest nieraktywny. Smoking to jest klasyk. To jest, wiesz, Hollywood. Stary. Nie no, wyglądasz po prostu jak jakiś aktor, no. Niesamowicie. Przystojny, młody, James wysoki mężczyzna. Bond. O! Mówisz? Brakuje tylko spluwy. Ty może gdzieś tam ma schowaną. Jest kieszonka? No w smokingu chodzą aktorzy na gali rozdania Oscarów, no. I mój przyjaciel Szymon. Max jest pod wrażeniem. Mi też się bardzo podoba. Tutaj jest zadowolenie, ale jeszcze brak decyzji. Tak.
To może wysłuchamy jeszcze jednej opinii, bo im więcej osób takich kompetentnych, które doradzają, tym lepiej, co? Ja zawołam może jedną z moich konsultantek i zobaczymy, co powie jeszcze jedna kobieta tak z boku, po prostu widząc w tej chwili Szymona. Ciekawe, co powie. Pani Marto? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marto, pan młody, jak się pani podoba? Muszę powiedzieć, odbiera mowę. Podoba się? Mega przystojny. Zajęty już. Warto podkreślić, że smoking leży bardzo dobrze w ramionach, w klatce piersiowej, idealna długość, jeśli chodzi o spodnie. A to jeszcze przed ewentualnymi poprawkami. Dokładnie. Jest nieźle. Czy to takie bardzo klasyczne zestawienie pani Marto, czyli ta czarna mucha, biała koszula, no taki standard, to jest coś dobrego, ma pani wrażenie dla Szymona, czy zbyt poważnego? Ja bym tutaj spróbowała jeszcze czegoś innego. No dobra, ale próbujemy kolejnego, drugiego setu? Próbujemy. Jak najbardziej. Wszyscy chętni, to ja zapraszam ze sobą, chodźcie. Dobra, szybko stary się przebieraj, bo jeszcze nie mogę doczekać. Od razu poczułem, że to jest to, ale chciałem sprawdzić jeszcze inne stylizacje. Pan młody w nowej odsłonie, zobacz, Max. Pięknie. Tutaj mamy garnitur smokingowy w kolorze granatowym. O tym granacie od początku gdzieś tam wspominaliście, że to jest kolor, w którym Szymon się dobrze czuje. Granatowe garnitury nosi. No ale taka bardziej elegancka wersja, czyli garnitur smokingowy. No oczywiście biała koszula. No i do tego trochę szalone dodatki. Garnitur smokingowy to jest taka stylizacja, która mam wrażenie obecnie jest najczęściej wybierana przez panów młodych, z tego względu, że jest nieco mniej formalna niż smoking, występuje w różnych kolorach, najczęściej właśnie w granatowym, który skradł serca mężczyzn, no i jest to stylizacja, którą są w stanie jeszcze później na jakąś okazję sobie użyć. Max, jak ci się podoba? No, ja bym obstawiał smoking, ale granat... No granat jest modny po prostu. Bardzo. Tak? Wielu panów czuje się dużo bardziej komfortowo w granatowym garniturze niż w czarnym. Często mówią, że czarny postarza, że zbyt poważnie. Ja w przypadku Szymona nie miałam takiego wrażenia, ale może akurat w granacie czujesz się lepiej. Jak jest Szymon? Muszka, którą tutaj mamy, no nie do końca mi się podoba. Spróbujemy ten garnitur połączyć z czarną muszką i białą poszetką? Tak. Tak? Możemy, pani Marto? Możemy. Wprowadźmy więcej elegancji. No taki elegancki mężczyzna nam się trafił, no nie możemy mu odmówić. Dobra, pani Marto, to ja za chwilę wracam. Garnitur smokingowy jest czymś pomiędzy garniturem a smokingiem, natomiast daje on nam więcej możliwości, jeśli chodzi o stylizację, niż w przypadku klasycznego smokingu. Czy w ogóle panu młodemu wypada nosić krawat? To bardzo mocno zależy jakby od stylu całej uroczystości i od całej stylizacji. Często też do garniturów trzyczęściowych, czyli takich z kamizelką, ubiera się przede wszystkim krawat. Ale są tacy mężczyźni, którzy nie czują się komfortowo z muchą, twierdzą, że coś tam im niewygodnie albo nie ten styl, nie? Wiesz, no Szymon jest bardzo elegancki, więc on czuje się i dobrze wygląda w muszce. A nie każdy tak ma. O, pani Marto, no to poprosimy, żeby pani podmiankę zrobiła. Jasne. Taki wysoki pan młody doskoczy pani, żeby tą muszkę zmienić? Damy radę. Damy radę. Tutaj ze wszystkim sobie radzimy dobrze. Teraz muszka na klasyczną czarną się zmienia. To jest to. Lepiej? Już to czujesz? No i zobaczcie, ten sam garnitur smokingowy, troszkę zmieniony dodatkami i już jest zupełnie inny wygląd. Dokładnie. Szymon, jak ci się podoba teraz ta stylizacja? Dużo lepiej. Moim zdaniem takie dwa detale zmieniły wszystko. Tak? Max, tobie też się teraz bardziej podoba? Zdecydowanie. No. Szymon potrzebuje czegoś zdecydowanego. Czyli kolor bordowy odpadł nam. Na zawsze. No dobrze, słuchajcie, mamy dwie bardzo eleganckie stylizacje za sobą. Ta pierwsza oczywiście była na wyższym poziomie elegancji niż ta. Ja chciałabym spróbować jeszcze czegoś trochę innego.
może z odrobiną wzoru na garniturze. Tym razem może na garniturze właśnie. Zmieńmy trochę, bo mam wrażenie, że bardzo podobne są te stylizacje do siebie. Spróbujmy czegoś innego, ok? Dobrze. No. Zaszalejmy. Dobrze. No, zapraszam, chodźcie. Muszę przyznać, że ja uwielbiam mężczyzn w granatowych garniturach czy w garniturach smokingowych. Natomiast mam wrażenie, że czerń bardziej podkreśliła urodę Szymona i w tej pierwszej stylizacji bardziej mi się podobał. W drugiej stylizacji Szymon wyglądał dobrze i obstawiam, że to ją wybierze. Max, zobacz przed tobą coś innego. Jest garnitur, jest krawat, no i jest tkanina z wzorem. Mamy krateczkę delikatną w odcieniach granatu. Jak ty to czujesz? Czyli jednak można ten krawat, tak? No, mi się, powiem, podoba. Podoba cały czas jednak smoking. No, bez przekonania to mówisz, podoba mi się. No, co mam powiedzieć? No, jak mnie smoking rozwalił, to ja cały czas mam go w głowie po prostu. A może ja bym coś takiego założył? Ej, no na razie jemu to rać. Czyli spodobała ci się ta stylówka, jeżeli myślisz o niej względem siebie? Względem siebie tak. Natomiast Szymon cały czas, tak uważam, powinien być elegancki w 100%. A to jest w 90? 85. Okej, rozumiem. Szymon, jak ty się czujesz w tej stylizacji? Czuję się dobrze, ale na tą okazję uważam, że poprzednie stylizacje były lepsze. Pani Marto, jak pani się podoba ta opcja? Szymon podoba mi się w tej stylizacji, jednak myślę, że wygląda casualowo, bardziej biznesowo. Czyli na ślub jednak coś innego. Jednak coś innego. Garnitur to nie jest dostatecznie elegancka stylizacja na własny ślub, szczególnie dla tych mężczyzn, którzy na co dzień pracują w garniturach, obowiązuje ich dress code. Czy ty sobie myślisz, że jakby twoja narzeczona w dniu ślubu zobaczyła cię w takiej stylówce, to by była zadowolona, czy by sobie pomyślała, żałuję, że mnie nie było z nim, żeby mu doradzić? Zawsze jest zadowolona, więc tym razem też nie byłoby inaczej. Po prostu Szymon znalazł sposób, żeby ją zadowolić. Tak nie schlebiaj. No dobrze, ale pewnie widząc ciebie w garniturze smokingowym bądź smokingu, byłaby bardziej szczęśliwa, bo pewnie bardziej byś pasował do tej jej takiej ekstremalnie wyszukanej i eleganckiej sukni ślubnej. Tak. No dobrze, czyli tak. O tym, jaką stylizację wybierzesz finalnie, dowiemy się za moment, ale ciekawa jestem, Max, jak ty obstawiasz? Którą stylówkę wybierze twój przyjaciel? Ja bym obstawiał, że stylizacja numer 2, natomiast koniecznie musi być ta czarna mucha i klasyczna biała poszetka. No i jak, Max trafił? Znacie dobrze, czy go zaskoczysz jednak? Zna mnie bardzo dobrze, ale tutaj się pomylił, bo moim zdaniem najlepiej wyglądam w pierwszej stylizacji. Czyli smoking. Smoking, brawo! Tak. Super. Powiem ci, że to też była moja ulubiona stylizacja. Wyglądał doskonale w smokingu. Właśnie smoking go nie postarzył. Nie. Czadersko było. To znając twoją decyzję, jesteśmy w stanie teraz przygotować odpowiednią stylizację dla twojego świadka. Chodźcie, zapraszam. Jak już nawet dobrze się wystylizujecie, to nie zapomnijcie o tym, żeby z butów odkleić metki, a jak pochłonie was wir zabawy, to żeby za szybko z tej stylizacji nie wyskoczyć. Mam tutaj na myśli marynarkę, bo faceci tańczący w koszulach z biegiem czasu już potem przepoconych nie wyglądają atrakcyjnie. Szymon. Wow. Twój świadek w pierwszej stylizacji. Wow. Nieźle. Szymon, jak ci się podoba? Naprawdę jest dobrze, ale chcę zobaczyć więcej. Ty ma po co, jest zajebiście. Czy Max wydaje się być bardzo zadowolony. Jestem w szoku, ale wygląda naprawdę dobrze. Wyglądam lepiej niż ty. Poczekaj, nie może świadek wyglądać lepiej. Ale czy ty naprawdę dobrze czujesz się w tej kratce?
No co mam dużo mówić, to tak no. Stanął, zobaczył, wybrał, powiedział, to jest to. No po prostu facet wie, jak podejmować dobre decyzje. Czyli to jest twoja decyzja i to jest stylizacja, którą na 100% teraz, zupełnie świadomie, wybierasz jako swoją stylizację na ślub Szymona. Tak jest. 100%. 100%. Widzisz, jak szybko podejmuje decyzję Szymon? Dobrze. No to brawo, mamy stylizację dla świadka. W życiu nie myślałam, że tak szybko i łatwo nam pójdzie, ale jest doskonale. A teraz my przekonajmy się, czy Szymon i Max naprawdę będą wyglądać razem świetnie w swoich stylizacjach. Pamiętajcie, że stylizacja mężczyzny musi powodować, że będzie się on czuł wyjątkowo i elegancko, zupełnie tak samo jak kobieta w swojej sukni. Odpowiednia stylizacja powinna oddawać jego charakter, a jednocześnie pasować do całego planu na uroczystość. Dlatego zapraszam do siebie wszystkich panów młodych świadków, tatusiów, braci i gości weselnych, którzy mają ochotę w tym najważniejszym dniu wyglądać jak milion dolarów. I nie zostawiajcie tego tematu na ostatnią chwilę, żeby tak jak Max i Szymon nie pozbawić się możliwości na przykład szycia na miarę. No i taka podpowiedź ode mnie. Pan młody powinien zadbać o to, żeby mieć drugą koszulę na przebranie. Jeżeli po ślubie ta pierwsza koszula już nie będzie świeża, bo towarzyszyły mu ogromne emocje, często latem jeszcze wysoka temperatura, to zawsze powinien pan młody mieć możliwość pójść do pokoju i przebrać się w świeżą koszulę. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!